to? Magiczna kula, sprawdzamy, jak dobrze znacie się z Natalią. O, no proszę. Planujecie spotkania, który z was trudniej będzie znaleźć wolny czas? W weekendy trudno się spotkać z Natalią, a w ciągu tygodnia ze mną, więc naprawdę trudno się nam spotkać, ale jesteśmy w stanie skoordynować te kalendarze. Chociażby dzisiaj. Udało się. Yes! Najlepiej jest na spontanie. Najlepiej jest na spontanie, bo jak się umawiamy, to ja za długo na nią czekam. Chociaż kiedyś teraz się spóźniałam. Co tam mamy jeszcze? Mamy jeszcze maszyna losująca, to ja. Małgosia może wybrać kawę z bitą śmietaną albo sok selera. Po co sięgnie? No po co ma sięgać po sok selera, który jest niezbyt dobry, a ta bita... My mamy inne, może nie używki, ale przyjemności. Jak już, no to kawa z bitą śmietaną. No bo kto lubi sok selera? Nie ja. Natalia może wybrać wyjście na pokaz mody albo wieczór z książką w wannie. Co wybierze? Wieczór z książką w wannie. Jak nie musi, to nie wychodzi. Sprawdzimy to. Nie, no ja bym wieczór z książką w wannie bym wybrała. Jeszcze mam kilka innych propozycji kontra pokaz mody, bo ogólnie wyjście do ludzi to zawsze jest z tego naszego komorowa zawsze jest bardzo trudne, bo w domu najlepiej. Obydwie chyba to doceniamy najbardziej. Gdzie się poznałyście? Natalia, ja tego nie pamięta. Kiedy byłyśmy na paznokciach i Natalia wstawała z fotela, a ja siadałam na jej miejsce i Natalia już wtedy wiedziała, że się przeprowadziłam do naszej miejscowości pod Warszawą i wtedy tak miałam okazję uścisnąć jej po raz pierwszy dłoń, ale później tak naprawdę drugie takie nasze ważne spotkanie miało miejsce chyba za jakieś 3 lata. Przypieczętowało naszą przyjaźń to, że urodziłyśmy prawie w tym samym czasie nasze córki. Gdzie się poznałyście? I tego nie wie nikt. Nikt tego nie wie, bo my się najpierw mijałyśmy różnie. Bo Małgosia uważa, że na paznokciach pierwszy raz. Na paznokciach? I że ty tego nie pamiętasz, powiedziała. No to ma rację, nie pamiętam. No kto by pamiętał, zajęty człowiek paznokciami jest. Tego nie pamiętam, ale naprawdę nie wiem. Dlatego nie obchodzimy żadnej rocznicy. No nie, najgorzej. Jaki znak zodiaku ma Natalia? Wodny, pływający. Ryby? Dokładnie tak. Widzisz, wiedziałaś od razu. Ale nie, to dlatego, że rzeczywiście taki charakter. Jaki znak zodiaku ma Małgosia? No Małgosia jest 23 kwietnia, czyli byk. Dokładnie, to on, byk, punkt. To on, tak jak moja córka Ania. Byłam na 40 Małgosia. Ona już ma 40, dobra, no wiedzcie. Ale nie wygląda oczywiście. I byłam i dałam jej w prezencie również znak drogowy z napisem 40, żeby przyhamowała jednak. Świetnie, 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 już idę. Cecha, która jest waszą wspólną? Organizacja wszystkiego. I tak czuwanie też nad wszystkim. To mi się wydaje. Myślałem, że powiesz zupełnie odwrotnie, że dzikość. Dzikość? Bo to się działo. Tak, bo to się działo. Dziękujemy. No wiesz, każda z nas ma też swój oczywiście temperamencik. To też jest nasza cecha wspólna. Czego być może nie wiemy o Małgosi? Znaczy nie wiem, co wiecie, więc to rzeczywiście będzie być może, ale być może jest szansa, że nie wiecie o tym, że Małgosia ma hopla na punkcie kaszmirowych skarpetek. Podobno bardzo lubisz kaszmirowe skarpetki. Tak, uwielbiam. Wiele razem przeżyłyście. Ulubione wspomnienie z Natalią. Nie wiem, czy wiecie, ale zdarza nam się czasem spędzać święta i no, te były wyjątkowe pod wieloma względami. Najfajniejsze wspomnienie, tak zjeżdżałyśmy z kolatówek sankami w nocy. Małgosia namówiła mnie, że to jest bardzo bezpieczne i zjeżdżałam tak z moją córeczką i ponieważ bardzo się bałam, to jechałam pierwsza i później się okazało, że jest za mną długa cisza, Małgosia tam gdzieś została i moja córka mi, mamo, a tu nie ma dzikich zwierząt? Ja mówię, nie, i w tym momencie zobaczyłam napis, uwaga na niedźwiedzie. A to prawda, że spędziłyście razem ostatnie święta w twoim domu?
Tak, to było ulubione wspomnienie Małgosi. To był pierwszy dzień świąt, tak w zasadzie nie w domu, tylko w studio, gdzie był fortepian i gdzie była przestrzeń do tego, żeby dzieci biegały. No, rzeczywiście było bardzo, bardzo miło. Gdzie byłyście ostatnio na wspólnych wakacjach? W Hiszpanii. Jak było? Cudownie, Natalia jest świetnym przewodnikiem. No, ostatnio to w Hiszpanii, a wcześniej ostatnio na nartach. Jezu, to był super wyjazd. Znaczy kilka razy byliśmy na nartach i w Polsce i we Włoszech raz, ale nie zapomnę tego, że w Polsce jak byłyśmy na kalatówkach i nasze dzieci były w szkole narciarskiej, to Małgosia zaimponowała mi taką siłą podczas skiturów, że to się w głowie nie mieści. Ona ma najwięcej siły. Koniec.